pracują w miejscach, nie patrzą na to, że kontrolować, gdzie niestety nie przyjeżdża. Dostają różne spóźnienia, dostają więcej do momentu, kiedy albo się ten kierowca znajdzie, albo przyjedzie, przyjadą służby z lawetą i to auto wywiozą, drożne przyjazdy. Najczęściej mamy do czynienia z tym na głównych ciągach komunikacyjnych we Wrocławiu. Stąd też uznaliśmy, że taka wspólna akcja, na razie ulotkowa, bo od tego zaczynamy. Najpierw profilaktyka, a później przejdziemy do tego drugiego elementu, jeśli to ma nie jest. Oczywiście będziemy represjonować, a więc pojazdy, które będą kierowcami, będziemy ich karać, natomiast te, które będą kierowców, których nie ujawnimy, będziemy je odchorowywać na parkingi, tak jak mówi prawo ruchu drogowego. A więc administracyjne zabezpieczenie i na koszt właściciela będziemy je polować w wskazane miejsca parkingowe.